Dzisiaj jest moje preludium i tak naprawdę proszę mieć dużą wyrozumiałości, ponieważ prowadzę webinar pierwszy raz właśnie w Skywayu i chciałabym się Państwu przedstawić. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, mówi Barbara Czyszkiewicz. I dzisiaj chciałam Państwu zaprezentować projekt Skyway i przybliżyć ideę firmy. Jeżeli są osoby nowe, to pewnie ten projekt nie jest Wam znany, dlatego chciałabym Państwu przybliżyć ten temat i mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego webinaru podejmiecie Państwo właściwą decyzję. Ogólnie jest to branża transportu. Firma, w której udziały inwestujemy, docelowo będzie mieć 20 albo nawet 25% całego rynku transportowego. Ten projekt jest realizowany już od wielu, wielu lat. Czym jest Skyway i kto za tą firmą stoi? Otóż Anatolij Junicko, przepraszam, jest to pan Anatolij Eduardo Junicki, jest generalny projektant innowacyjnych technologii transportu, strun, naukowiec i wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 18 książek i około 140 wynalazków w dziedzinie budownictwa, transportu, mechaniki, elektroniki i przemysłu chemicznego. Najbardziej ambitny i przyszłościowy projekt naukowy nie ma odpowiednika w skali światowej. Wszystkie wynalazki Junicki ubezpieczył za granicą patentami na Rosję, Europę i resztę świata. Członek Związku Radzieckiego Kosmonautyki, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, prezes Skyway Spółek Grupy, dyrektor generalny, generalny projektant jest C-String. Jest to niezwykle utalentowana osoba, która przez 40 lat wdraża projekt, o którym tutaj dzisiaj zaczniemy mówić. Niesłychany człowiek, rzadko kto ma tyle cierpliwości, żeby przez tyle lat dążyć do celu. Miał swój cel, miał swoje marzenia i wiedział, że przyjdzie taki czas na świecie, że będzie trzeba wybudować kolej opartą na tak zwanej strunie podwieszonej od kilku do kilkunastu metrów nad ziemią i to jego przedsięwzięcie właśnie się rozwija już niemalże na całym świecie. Na takiej wysokości jest bezpiecznie i bezkolizyjnie. Możemy wykorzystać tereny naturalne. Nie będą niszczone te tereny torami, tunelami, spalinami i hukiem przejeżdżających pociągów. I co najważniejsze, to jest to, że koszt tego projektu jest o wiele, wiele niższy niż kolej naziemna i wszelkiego rodzaju właśnie transporty naziemne. Dlatego, dlaczego Skyway tak dominuje nad innymi technologiami? Ponieważ to technologia, która nie zabiera terenów naturalnych. Aby tą kolej postawić, jest wymaganych co 50-60 metrów i postawienie właśnie takich podpór betonowych. I to jest wszystko. Tak mało zabiera właśnie terenu i placu. Także ta kolej może przebiegać w różnych terenach, nawet podmokłych, niedostępnych dla innych technologii. Jest to kolejka wyjątkowo cicha, nie powodująca rezonansów dźwiękowych. Oczywiście przy środowisku naturalnym zwierząt może zgodnie przebiegać trasa i nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Dlaczego? Dlaczego nie powoduje zanieczyszczeń?
ponieważ silniki, które posiadają, są hybrydowe, głównie zasilane panelami słonecznymi, czyli silniki elektryczne wspomagane w małym stopniu silnikami diesla do rozpędzenia czy też dojechania do punktu końcowego na wypadek, gdyby zabrakło prądu. Także to są najważniejsze zalety, a także to, że jest tu najmniejszy koszt budowy takiej infrastruktury pośród wszystkich wydań, jakie są dotychczas. Najistotniejsze również jest to, że nie pochłania terenów i obszarów. Unibusy szybkie. Tak właśnie się nazywają te wagoniki, które są o różnych wielkościach. Czyli te modele, które będą się przemieszczać z największą prędkością, nawet do 500 km na godzinę. Mogą one mieścić mniej lub więcej osób w zależności od potrzeb w danym rejonie, w danym kraju, bo przecież zlecenia będą realizowane na całym świecie. Także te unibusy są przeróżne i mogą mieć od kilkudziesięciu do kilkuset osób nawet w jednym takim unibusie, prawda? Przejdziemy teraz do unibusu miejskiego. Unibusy miejskie, jak widzicie tutaj Państwo na planszy, są bardzo fajne rozwiązania. Mogą występować w terenie górzystym, nad rzekami, nad dolinami, nad lasami, nad jeziorami. Świetnie będą się sprawdzać w miastach, nad ulicami, na których tworzą się olbrzymie korki. I tu Państwo widzicie chaos tych samochodów stojących w korku. Ci ludzie tak naprawdę są podenerwowani, zestresowani, spóźniają się do pracy. To są olbrzymie koszty. Natomiast my w przyszłości takim wagonikiem będziemy patrzeć na nich z dołu i podziwiać właśnie nie tylko ten chaos, ale również i przyrodę. Również świetnie będą się sprawdzały w przejściach z jednego budynku do drugiego. Co to znaczy? Jeżeli byśmy chcieli się przemieścić z jednego budynku na drugą ulicę do drugiego, to musielibyśmy zjechać z któregoś piętra windą na dół, stać w kolejce najczęściej, bo windy ciągle są zajęte, przejść jakimś podziemnym przejściem na drugą stronę ulicy, jeśli nie ma przejścia, wyjść z powrotem na przedbudynek, wejść do budynku, zatrzymać windę lub czekać na windę i po prostu przemieścić się na dane piętro, gdzie potrzebujemy. Natomiast takim małym unibusikiem z jednego budynku do drugiego, malutka przystań, tak jak winda, przemieszczamy się w parę dosłownie minut i jesteśmy już w drugim budynku, a jeśli nawet potrzebujemy przejść na jakieś wyższe piętro czy niższe, to jest kwestia tylko paru kolejnych minut czy zejście po schodach. Także te unibusy miejskie będą naprawdę miały ogromną szansę zlikwidowania i korków, i koszt na przykład metra czy tramwaje jest nieobliczalny. Unibusy wiszące. Co to są te unibusy wiszące? To są również małe wagoniki, które mają tak zwane stacje, jakby przystanki, do których wchodzimy po kilku stopniach i przemieszczamy się takimi wagonikami, również, jak tu widzicie Państwo, wiszącymi nad ulicami, nad autostradami, nad rzekami. Mamy tutaj rozwiązania, czyli tak jak powiedziałam, unibusy podwieszane, tak zwane windy poziome. One będą na kilkanaście osób. Będą spełniały rolę tramwaji szynowych. Mamy też unibik napędzany na pedały. I wyobraźcie sobie, że siedzimy w takim unibuku i
napędzamy je swoimi nogami, pedałami, którymi wytwarzamy energię. Dzięki tej energii możemy rozpędzić taki pojazd do 60 km na godzinę, a jednocześnie czerpiemy siłę i kalorie i oczywiście spalamy dzięki temu kalorie i jest to też dla nas bardzo pożyteczne. I jak większość z Was wie, że właśnie na targach w Berlinie mieli Państwo przyjemność oglądać te sprzęty i zrobiło to bardzo ogromne, ogromne wrażenie na widzach. Unibusy transportowe to nic innego jak zastąpienie olbrzymich przeładowanych pociągów transportowych z koksem, z węglem, z ropą i z wieloma innymi towarami, prawda? To jest cudowne rozwiązanie, bo takimi właśnie wagonikami będą się przesuwać wszelkiego rodzaju transporty, bezpośrednio będą wpadać niemalże do takich magazynów, które będą stworzone przede wszystkim na tego typu transport i automatycznie, kiedy trzeba będzie wysypać dany towar, od spodu otwiera się klapa i jest wysypane. Nie potrzeba tu zatrudniać ani kierowców, ani pracowników, którzy by się zajmowali rozładunkiem i tak dalej, i tak dalej. Także to jest naprawdę cudowne rozwiązanie i przyszłość, która będzie chroniła naszą kulę ziemską od właśnie wszelkiego rodzaju spalin, huku i tak dalej. Port transportowy. Co to znaczy? Jak wiecie, żeby wybudować taki port transportowy, czyli port dla statków, dla przeładunków, to są ogromne, ogromne nakłady pieniędzy. I tak naprawdę to jest też wspaniałe rozwiązanie, bo takimi właśnie, takim transportem możemy bezpośrednio na tych linach przetransportować bezpośrednio do statku, który gdzieś tam stoi w głębi morza i nie musi dopłynąć do brzegu, powiedzmy, jakiegoś tam, powiedzmy, oceanu czy morza, bo nie zawsze jest na to przygotowany brzeg. Trzeba go pogłębiać na takie transportowe statki, trzeba budować molo, trzeba budować cały, że tak powiem, no, całą strukturę takiego portu. Natomiast tu bardzo szybko, sprawnie, bez kolizji będą mogły załadowywać takie właśnie transportowe wagoniki towar na statki. To jest też bardzo oszczędne i przede wszystkim no, nie trzeba zatrudniać aż tylu ludzi i znaczy to właśnie tym, że jest oszczędnie, prawda? Miasto na wodzie. To są projekty przyszłościowe, gdzie będą właśnie pustynie zalesione, nawodnione, gdzie będzie właśnie możliwość przejścia z jednej wyspy na drugą w przeciągu dosłownie paru minut czy kilkunastu minut właśnie podwieszanymi takimi unibusiekami, gdzie nie będzie gwaru ulic, nie będzie korków na jezdniach, gdzie swobodnie będziemy mogli się przemieszczać. Ale tak jak powiedziałam, to jest przyszłość i na pewno no do tego dojdzie. Tu też widzimy miasto przyszłości, prawda? Będzie wspaniale można w takim miasteczku zagospodarować na bardzo małej przestrzeni, prawda? I będzie można, prawda, wszystko mieć i przemieszczać się z wysepki na wysepkę bezkolizyjnie. Dlaczego kolej strunowa?
Tu widzimy Państwo planszę z taką właśnie zabudowaną struną. I jak to właśnie wygląda? Właśnie dlatego, że w szynach opatentowanych są zatopione właśnie te struny. Jest ich kilkadziesiąt w zależności od potrzeb. Te właśnie struny zatopione są zalane specjalnym, opatentowanym betonem i to sprawia niesłychaną wytrzymałość i odporność na przeróżne naciski i warunki atmosferyczne. Całość jest otulona specjalną ocynkowaną powłoką i pozwala wytrzymać bez korozji nawet do 100 lat. Wyobrażacie sobie Państwo, co to znaczy? To znaczy, że nie potrzebujemy częstych remontów, tak jak koleje naziemne, wymiany szyn i ciągle te roboty na drogach, widzimy postoje, przez to są opóźnienia pociągów i tak dalej, i tak dalej. W tej przyszłości to nam nie grozi. Napędy, które tu są, to są silniki elektryczne i na każdej z osi umieszczone zabezpieczenia. Tu nie może się cokolwiek wykoleić, słuchajcie. Powierzchnia styku koła do szyny jest idealnie gładka, co nie powoduje żadnych drgań, żadnych zakłóceń przy większych prędkościach. Prędkości te będą rozwijane nawet do 500 km na godzinę. Czy są bezpieczne? Nad naszym bezpieczeństwem będą tu czuwać specjalne czujniki, lasery, radary, kamery, noktowizory i tak dalej. Wszystko po to, aby zapewnić 99% bezpieczeństwa dla wszystkich poruszających się tą właśnie koleją. Oprócz tego ta technologia jest również bezpieczna, bo to nigdy nie spadnie. Dlaczego? Bo nie jest to samolot. Nie dojdzie do wypadku jak w ruchu lądowym, ponieważ to ma swój tor niezależny w każdym kierunku. A jeśli nawet jeden z czujników zawiedzie, to zadziała inny, zastępczy, który włącza się automatycznie, proszę Państwa. Jakie są zalety inwestowania w Skyway? Przede wszystkim potężny dyskont, potężna zniżka, jaką w tej chwili możecie otrzymać, inwestując jeszcze teraz. Już niebawem będzie potężne cięcie, sięgające do 50-60% w skali tego, co teraz jest. Weźcie to sobie bardzo mocno do serca i tak naprawdę pomyślcie Państwo, możecie wiele zyskać albo bardzo dużo stracić, nie kupując sobie inwestycji właśnie w te przyszłe nasze akcje. Dywidendy, które będą płynęły przez dziesiątki lat, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków będą bardzo wysokie. Firma ma w każdym takim kontrakcie, że 25% z każdego kilometra, z każdej linii będzie pobierała dla siebie ogromne kwoty plus również zyski z przeróżnych planów i projektów. To wszystko będzie dzielone wśród akcjonariuszy. Prawdopodobnie może to być z każdego miliona 50 tysięcy dolarów rocznie. Wyobrażacie sobie Państwo, większość tutaj z nas ma już wykupione akcje nawet po milionie, po dwa, po trzy. I załóżmy, że w pierwszym momencie, kiedy będzie giełda już otwarta wewnętrzna i będzie ktoś chciał, powiedzmy, troszeczkę spieniężyć sobie, troszkę sprzedać tych swoich akcji wewnątrz giełdy, to może te najmniejsze pakiety, jakie ma wykupione, sprzedać, a te większe zostawia w sobie właśnie na dywidendy, na przyszłość swoją przede wszystkim, a na przyszłość później dla dzieci.
Dariusz pyta, te cięcie dyskonta niebawem, to kiedy może nastąpić? O wszystkim Państwo się dowiecie w odpowiednim czasie. I na pewno będziecie Państwo informowani na bieżąco. Według niezależnych ekspertów koszt całej tej technologii jest szacowana na 400 miliardów dolarów. Słuchajcie, dlatego my wszyscy i firma wokół na wszystkich stronach głośno trąbi, że jest to największa i najpotężniejsza inwestycja, jaka kiedykolwiek była, czy powstała w XX i XXI wieku. Więc mamy do czynienia z czymś przeogromnym i to właśnie Ty możesz się stać współwłaścicielem jednej z największych na świecie korporacji transportowych. I to jest absolutnie fakt. Wiele państw na świecie już w tej chwili zadeklarowało swoją akceptację i przedstawiło pewne kwoty, które chcą zainwestować. To są już potężne kontrakty na ponad 160 miliardów dolarów. Nie są one na papierze, ale są po rozmowach i takie kwoty są deklarowane. Deklarowane są ustnie i w momencie, kiedy pojawią się już certyfikaty, pójdą już za tym umowy bardzo konkretne. Oczywiście mamy już kilka państw, z którymi są już podpisane papierowe kontrakty i tam się będzie już poważnie działo od tego roku. Taka ciekawostka, Indie na przykład zainwestowały już 1 miliard dolarów. Także pod koniec tego roku wejdziemy na giełdę wewnętrzną i wartość akcji będzie 1 dolar. Najlepsi konsultanci bankowi przygotowują już wejście na giełdę zewnętrzną. Także jest to naprawdę fantastyczny projekt, gdzie pomyślano o przeciętnych ludziach. Park do testowania technologii na Białorusi, Morina Górka koło Mińska. Wszystko to, co tu widzimy na tym właśnie parku, i to jest ten plac Ekotechno Park, na który potrzeba było 300 milionów dolarów. Jest potrzebny do testowania i będą też budować takie technoparki w innych krajach, na przykład w Australii, już są do tego przygotowani. Jest to bardzo ważna rzecz, bo potrzebne jest to do testowania tej technologii. Po prawej stronie jest ten tor najszybszy. Tor, po którym będzie się poruszał super szybki high speed kolej Unibus z prędkością do 500 km na godzinę, co już wspomniałam. Drugi tor to będą pokazane rozwiązania miejskie. Trzeci, te tak zwane gondole podwieszane i czwarty to rozwiązanie cargo z prędkością 120 km na godzinę. To wszystko już stoi i już było do obejrzenia. 1 lipca na pewno większość z Państwa też byli, było właśnie otwarcie, było ponad 7 tysięcy ludzi z różnych państw. Technopark jest już pięknie zazieleniony drzewami i z imiennymi tabliczkami inwestorów. Na Ekofeście odbyło się otwarcie muzea. W tymże muzeum na suficie cudownie skonstruowane niebo, na którym są wypisane tysiące imion inwestorów i także wasze, którzy zdążyli zamknąć, czyli spłacić swoje pakiety do określonego terminu. Prezydent Białorusi Łukaszenko udostępnił kolejne 15 km obszaru na budowę szybkiej
kolei. Także bardzo szybko poruszamy się w tych etapach i jak do tej pory firma dotrzymywała słowa i każdy etap nawet wcześniej był zrealizowany. Również sama Rosja zaakceptowała ten projekt. Po kilku próbach nawiązania jakiejś współpracy, finansowania i tak dalej. Oczywiście finansowanie nie jest firmie potrzebne, ponieważ zmieniła sposób działania i stwierdziła, że może zgłosić się do narodu, do nas wszystkich ludzi na świecie, do których dotrze ta informacja. Mogą stać się udziałowcami i z ich pieniędzy przygotują tę technologię do wdrożenia, a dzięki temu my wszyscy możemy już teraz stać się udziałowcami niesłychanie cennej firmy. Tu właśnie jest ten certyfikat, o którym mówiłam, który był podpisany z wieloma firmami, prawda? Przejdziemy teraz do pakietów, ale jeszcze powiem jeszcze jedną rzecz. Wracając jeszcze właśnie do przeciętnych ludzi, do ludzi, którzy mogą być udziałowcami niesłychanie cennej firmy. To tak jakbyście mieli szansę w tej chwili nabyć i byśmy się cofnęli na przykład do tyłu 10 lat i nabyli akcje Facebooka, Google'a czy Apple'a za kilka centów. Teraz wszyscy wiemy, jaką mają wartość akcji i ile można by było na nich zarobić, gdybyśmy wiedzieli, że tak to się szybko rozwinie. I to było niepewne. Natomiast i każdy by zainwestował na pewno każde pieniądze, prawda? Dokładnie jest to samo teraz, tylko to jest bardziej przewidywalne, ponieważ każdy namacalnie może sprawdzić, to już działa. Każdy wie, że te rozwiązania są niesłychanie potrzebne i 50% świata tej technologii potrzebuje. Po co? Po to, żeby właśnie chronić naszą kulę ziemską przed spalinami, przed wycinaniem lasów, puszczy, żeby przebijać się właśnie kolejami do odpowiednich miejsc, które właśnie stoją na drodze właśnie i to trzeba wszystko niszczyć, a niepotrzebnie. To, co jest na przykład w naszym PKP, czy też inne konstrukcje jak metra na świecie, są przestarzałe i trzeba po prostu coś z tym zrobić albo remontować. Ale tak naprawdę nie opłaci się, bo ta technologia jest o wiele tańsza niż remont właśnie takiej kolei. To są ogromne koszty takich remontów. My jako firma Skyway udowodniliśmy, że remont nawet taboru tramwajowego, nie mówiąc już o kolejowym czy też metrze, jest mniej opłacalny niż wprowadzenie nowych rozwiązań innowacyjnych technologii strunowej Skyway. Więc to jest też do rozważenia i przemyślenia. Też warto wiedzieć, że takim bardzo ważnym naszym przedstawicielem jest również pan Rod Hooke z Australii. Jest to wiceminister infrastruktury i transportu Australii Południowej i były minister. Postać, która rok temu dowiedziała się o projekcie. Był tutaj już kilka razy i była z ekspertami, którzy tą technologię jakby sami niezależnie po stronie Australii oszacowali, sprawdzili i pan Rod Hooke tak się tym zauroczył, że został oficjalnie dyrektorem na Azję, na Australię i w tej chwili już od tego roku
rozpoczynają budowę technoparku po tamtej stronie świata. Będą testować te konstrukcje właśnie też tam. No i oczywiście będą rozszerzać na cały świat, ale przede wszystkim wyspy Indonezji i Australię ze wschodu na zachód i z północy na południe, ponieważ tam ogromne tereny są niezamieszkałe i po prostu nie ma jak dotrzeć nawet ze złożami naturalnymi, które są w tamtych krajach ogromne i nie można je transportować, które niezwykle są cenne, ale niestety jest problem z przewozem. Teraz przejdziemy do najpopularniejszych pakietów ratalnych, ale tutaj są pewne zmiany, także proszę zapytać swoich sponsorów. Niemniej jednak omówimy tutaj kilka. Te bonusowe są dodatkowo, z tym, że z tego, co się zorientowałam, Justynka mi tu podpowiedziała, że trzeba je po prostu wykupić chyba nieratalnie, w sumie 25, tak, miesięcznie są ratalne. Dodatkowo są te bonusy, ale już chyba w tej chwili te pakiety są aktualne na ten moment jeszcze, tak? Oczywiście. W ostatniej chwili dostałam tą informację, także przepraszam, jeśli będzie jakieś przekłamanie, dlatego proszę skontaktować się ze swoim sponsorem. Tutaj właśnie pakiety z bonusem, opłacając pierwszą ratę podwójnie, dostajesz od firmy bonus w akcjach. I tak na przykład ten właśnie po $25 miesięcznie na 10 miesięcy to jest $250, słuchajcie, jeśli zapłacicie od razu dwie raty, czyli $50, to dostajecie dodatkowo jeszcze bonus 3750 akcji. I teraz weźcie tylko, policzcie, jaki to jest ogromny podarunek, no bo 3750 akcji, jak będą już miały wartość nominalną $1, to tak jakbyśmy za darmo dostali $3750. Także warto się nad tym zastanowić. Są tutaj różne właśnie jeszcze akcje dla inwestorów, którzy wpłacali, czy chcą w sobie miesięcznie opłacać po $500 miesięcznie na 10 rat, lub tutaj po 2500 na raty na 10 rat. Także to są jeszcze dodatkowe pakiety. I oczywiście są też pakiety dla małych dzieci, gdzie możemy dziecku zabezpieczyć przyszłość i też w sumie będą też dodatkowe bonusy, jeśli będą opłacone dwie składki od razu na raz, prawda? Tutaj bardzo słabo tu widzę, ale tak dla przykładu, to są, tu jest inwestycja jednorazowa i na przykład tu za $200, jeśli zainwestujecie Państwo w swoje właśnie, w swoją przyszłość, to macie zainwestowane w 17 tysięcy akcji. 17 tysięcy akcji przy kursie nominalnym, jaki będzie, kiedy będzie już otwarta giełda wewnętrzna, to będzie miało wartość $17 000. Słuchajcie, za $200. Za $200 mamy zysku $16 800. Prawdopodobnie już pod koniec roku, prawda? Już będzie otwarta giełda wewnętrzna.
Przejdziemy teraz do pierwszej kwalifikacji, czyli partner. Partner, kiedy wprowadzi pod sobą bezpośrednio kogoś, kto zainwestuje w swoją przyszłość, czyli wykupi sobie jeden z któryś tych pakietów lub kilka, w zależności od tego, na ile kogo stać, automatycznie zarabia 15%. W drugiej linii 4%, w trzeciej 2%, w czwartej oczywiście 1%. To są też jeszcze dodatkowe zarobki, które możemy później wykorzystać w opłatach swoich rat lub dodatkowo wykupować sobie jakieś małe właśnie pakieciki, które później na tej giełdzie wewnętrznej możemy sfinalizować i je sprzedać. Druga kwalifikacja to jest konsultant i tu już mamy do 5 poziomów: 15, 5, 3, 2, 1. Oczywiście trzecia kwalifikacja to jest lider partner, którego wysokość osobistej inwestycji wynosi $200 lub więcej. W pierwszej generacji istnieją co najmniej 3 osoby, których osobista wielkość inwestycji wynosi co najmniej $200. Wielkość inwestycji w pierwszej generacji z uwzględnieniem osobistych inwestycji wynosi co najmniej $2000. Czyli mówiąc tak bardziej jeszcze, żebyście Państwo zrozumieli, powtórzę. Żeby zostać liderem, musimy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musisz mieć zainwestowane w pierwszej linii razem z partnerami i z Tobą $2000. Nieważne po ile, ale drugi warunek jest to, że w pierwszej właśnie linii pod Tobą te pierwsze 3 osoby muszą mieć zainwestowane w udziały minimum po 200 dolarów. Może być więcej, ale to musi być minimum po 200. Reszta Twoich bezpośrednich partnerów może inwestować od 25 w górę. Ważne, byście mieli w sumie zainwestowane w udziały w pierwszej linii razem z Tobą $2000. Jak już wspomniałam, za $200 inwestujemy w udziały i otrzymujemy ich 17 tysięcy o wartości nominalnej $17000. Żeby awansować na mistrza, trzeba mieć 3 liderów w pierwszej linii pod sobą. Natomiast żeby awansować na eksperta, pomagamy 3 osobom pod sobą awansować na mistrza. I tyle może na dzień dzisiejszy. Jeśli Państwo macie pytania, proszę pytać. Justynka będzie odpowiadać w miarę szybko tu na czacie. Bobi tu właśnie dzisiaj pomaga. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli ideę tej wspaniałej korporacji i tak naprawdę powinniście sami też zrozumieć jedną rzecz, że coraz więcej różnych firm pokazuje się w internecie i to są szybkie pieniądze. Ludzie bardzo szybko dają się wciągnąć w tego typu programy i tak naprawdę bardzo szybko je tracą. Tu natomiast jest tylko jeden problem dla tych właśnie osób, że tu potrzeba troszkę czasu, ale to jest gwarancja, że to będzie. Natomiast tam nie macie gwarancji. To się tu już coś dzieje. Tu już jest to namacalne i to jest tylko kwestia małego czasu. Ludzie, którzy chcą zarobić szybkie pieniądze, to naprawdę nie łudźcie się. To jest złudne. To jest tylko wykorzystywanie ludzi naiwnych.
ludzi naiwnych, którzy chcą szybko zarobić pieniądze, ale tak naprawdę to jeszcze szybciej stracił. Czy ktoś słuchał? Nie rozumiem. Kupujemy InnoTrans. Tak, właśnie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się w następny poniedziałek. Zapraszajcie Państwo nowych partnerów, którzy właśnie będą chcieli mieć przede wszystkim informacje takie właśnie pierwsze dla początkujących. Natomiast o nowościach i o innych informacjach głębszych to już będą inne webinary. Ok, dziękuję ślicznie i jeszcze raz przepraszam za może jakieś niedociągnięcia, ale mam nadzieję, że podobało się Państwu i mam nadzieję, że będziecie chcieli Państwo uczestniczyć w moich webinarach w poniedziałki. Dziękuję i dobranoc. Życzę Państwu miłego wieczoru.